Będzie jakieś ostrzeżenie dla Andrzeja Gołoty? No, pan sędzia to fachowiec, on widzi, że tutaj jest Kevin McBride. Kontuzja lewego oka. Patrzmy, ten atak przyjął Andrzej na blok. I cała seria ciosów. I tu już ze 2 czy 3 sekundy były. I Andrzej zadał, to trzeba przyznać, ciosy po gongu. Dobra akcja Gołoty, prawy tułów i lewy sierpowy w głowę, tak. Dwa lewe. 6. runda, proszę państwa, pojedynku o Mistrzostwo Północnej Ameryki. Andrzej Gołota osiągnął przewagę. Na pewno prowadzi. Ale musi uważać na ten prawy sierpowy. Tutaj jeden cios może zmienić losy walki. To są gladiatorzy. A jak walczą gladiatorzy, wszystko może się zdarzyć. Może jedno uderzenie odwrócić losy walki. Ten, który wygrywa, może przegrać i odwrotnie. Ale cały czas, proszę, Andrzej Gołota. Nas to cieszy, że boksuje wspaniale lewym prostym. No, Andrzej Gołota ma niezawodną broń, której nie ma Kevin McBride. Ma lewy prosty. Ale musi uważać na te sierpowe McBride'a. Zmęczony jest Kevin. Już ten prawy nie jest taki niebezpieczny. Wpada Kevin. Przycisnął Andrzeja. Dobry unik. Dobry refleks dzisiaj Andrzej. Świetnie przygotowany. Wyraźnie osłabiony jest Kevin. No, wolny jest jak ketchup. Kevin McBride. Andrzej zdecydowanie szybszy. Ale cały czas podkreślamy z Jerzym Kulejem. On musi uważać, żeby nie zostać trafiony pojedynczym jakimś mocnym ciosem i nie roztrwonić tej przewagi punktowej, którą osiągnął. Tylko czy starczy mu kondycji? Jest prawe, dwa potężne prawe. Trzeci w głowę, no. Dobrze, Andrzej. Tak, balans ciałem. Nie musi od razu oddawać. Dostał 2 mocne ciosy. Ale proszę, był rewanż. No i teraz lewy sierpowy. Andrzej się chwieje, prawy. Uniknął tego ciosu. Dobry balans ciałem. Dłuższe są te lewe proste Gołoty. Szybciej trafia tym lewym. Andrzej Gołota zadaje na pewno więcej ciosów, ale większą moc mają chyba. Ale teraz lewy sierpowy. Zatoczył się McBride. Czy wytrzyma te ciosy teraz? Zamroczony jest, trzyma, chce złapać Andrzeja. Koniec? Czyżby? Nie, gong albo przerwał pan sędzia. Odsyła McBride'a, proszę państwa, zwycięstwo. No, nareszcie. Rozbity zupełnie McBride, kontuzja łuku brwiowego. 6. runda przez techniczny knockout. Zwycięża Andrzej Gołota. No i prawdopodobnie będzie jeszcze raz walczył o Mistrzostwo Świata. Był świetnie przygotowany Andrzej Gołota. No, przeżywał kryzys w tej drugiej rundzie. Wydawało się, że może być niedobrze, ale na szczęście przetrzymał. No i Zwyciężył. Na pewno nie ulega wątpliwości do momentu przerwania na punkty. Też prowadził zdecydowanie. Ale doskonała technika Andrzeja tutaj górowała. Pomysł odskoczył. No widzimy głębokie rozcięcie powieki Kevina McBride'a.